Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! 8 czerwca, dziś dla odmiany piękny, przepiękny, słoneczny poranek. Wielkie, rozłożyste drzewa w moim parku. O! Dają cień, ale cień miły dla oka. Nie jest ciemno w kamerze. Dzień będzie przepiękny, bo widzę, że zapowiada się bardzo słonecznie. Niebo jest bez chmurki. Gorąco może nawet będzie. 8 czerwca i pojawia się 8 infografika, czerwona infografika kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence. Jest ona dostępna na Instagramie, Facebooku i oraz na LinkedInie. Jeśli chodzi o tą infografikę, to jej przewodnim tematem w dniu dzisiejszym są dane. Wczoraj również było o danych. Dziś jest nieco inaczej. Dziś jest nieco inaczej, ponieważ dotyczy ona kwestii kluczowych. Tego, że dane i informacje, rozszerzmy tą kategorię, należy nie tylko widzieć, nie tylko czytać, ale i rozumieć. A to już jest odrębna, może nie umiejętność, ale to jest odrębna kwestia. Przepraszam. Mam ze sobą moją checklistę i będę się nią posiłkował, żeby niczego nie uronić z tego, co chciałbym Ci opowiedzieć. Żyjemy w takim świecie, w którym mamy do czynienia z ogromnymi ilościami danych. O, i chyba to nie jest nic odkrywczego. Te dane pochodzą z konkretnych źródeł. Tych źródeł również jest kosmiczna ilość obecnie. Internet zwiększył nasze możliwości, nasze dotarcie, ilość źródeł danych po prostu nieporównywalnie do niczego w historii. Danych jest tak dużo, że one są chyba już nieskończone. Tak mi się wydaje i rosną. Nie każdego dnia, w każdej sekundzie przyrastają. Dla nas z punktu widzenia wywiadowczego problematyczna jest legalność źródeł danych. Nawet nie legalność samych źródeł, tylko legalność danych z nich pochodzących. Dam przykład taki bardzo prosty. Co nam po zakupieniu dokumentacji technicznej, która jest opatentowana? Chodzi mi o zakup, nie wiem, od byłego pracownika na przykład, który wyniósł tą dokumentację. Co nam po tym? Nic. Prawo patentowe, ochrona marki, to nam nic nie daje. Kompletnie. A tylko doprowadza do kłopotów. W sieci, w internecie, ten problem wzrasta wielokrotnie. I mówię tutaj tylko o dostępie do sieci indeksowanej, tak? Do tej, do której wchodzimy za pośrednictwem wszelkich popularnych, przekładam cię chwilę, wszelkich popularnych przeglądarek internetowych. A specjaliści szacują, że to jest jakieś 4 do 6% całego internetu. Oznacza to, że 94-96% internetu w ogóle jest poza tymi wyszukiwarkami, poza naszą, no może nie percepcją, tylko my zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy. To jest tak zwany deep web, zwany także darknetem. Jest to po prostu sieć nieindeksowana, ale każdy z nas ma do niej dostęp bezproblemowy za pomocą specjalnego oprogramowania, chociażby słynnego Tora. To nie jest rzecz trudna. Każdy może w tą sieć wejść, a darknet on się składa przede wszystkim z baz danych. A nazywnictwo, tak? Bo darknet, deep web to jest to samo. Natomiast czasami mówi się o dark webie, a dark web to jest raczej techniczna kwestia, ponieważ to jest to oprogramowanie, które nam umożliwia to surfowanie, no nie, surfuje się na powierzchni, to zagłębianie się w głębinach internetu. Natomiast eksplorowanie. Natomiast mówię, no to są bazy danych, tam jest. To jest jedno wielkie źródło dostępnych danych.
dane, które tam są. Tam jest problem właśnie z legalnością, dlatego że gro danych znajduje się tam nielegalnie, a w wywiadzie nie możemy korzystać ze źródeł nielegalnych i nie możemy korzystać z danych nielegalnych, ponieważ to sprowadza kłopoty. Dark web, darknet. Prowadzi się przeciwko niemu krucjatę, ale to nie jest, nazwijmy to, miejsce, które jest li tylko dla przestępców, terrorystów, czyli złej strony mocy. W żadnym wypadku. To tak nie działa. Badania, które były dotychczas wykonywane, one wykazują, że mniejsza, no nie połowa, bo nie ma większej, mniejszej połowy, mniejsza część dotyczy właśnie działalności przestępczej i nielegalnej. Większa służy działalności legalnej, zdecydowanie. I to jest bardzo pocieszające, prawda? Ale krucjata, dziennikarze robią, co robią. Musi być sensacyjka. Musi być sensacyjka. Darknet chroni wartości. On chroni wszelkie wartości. A jeśli chroni wartości, to chroni również antywartości. I tutaj właśnie jest sedno całego problemu. Ale my nad tym nie będziemy się skupiać, bo ja chciałem taką zajawkę tylko zrobić. Tam również są dane. I może kiedyś opowiem o darknecie, a może nie będę ci głowy tym zatruwał. Zobaczymy. W każdym razie na pewno nie jest to clue dzisiejszego tematu, więc przejdę do kolejnego, gdyż ostatnio zwróciłem uwagę na to, że dane należy i warto wyciskać, maksymalnie wyciskać, co się z nich da. Pytanie, czy korzystasz z wszystkich dostępnych źródeł danych, co jest trochę bez sensu, więc czy korzystasz z tych, które faktycznie, z których powinieneś skorzystać w danym momencie, w danej chwili? To jest ważne pytanie. Współczesnym bowiem problemem, jak już powiedziałem, nie jest brak danych, ale ich zdecydowany nadmiar. I wiele można powiedzieć również o jakości tych danych. Wspomniałbym chociażby fake newsy, których mamy całą armię. Dlatego musimy wiedzieć, z jakich źródeł korzystamy. Najczęściej stosowanym, musiałem się zastanowić, bo zaraz ci wyjaśnię. Najczęściej stosowanym źródłem danych jest OSINT, tak? Czyli źródła otwarte, czyli ogólnodostępne. To nie oznacza, że one są łatwo dostępne. Często z różnych powodów technicznych, chęci danej instytucji, no one łatwo dostępne nie są, ale są ogólnodostępne. Dostęp jest oficjalny, dostęp jest legalny, zawierają legalne informacje. To są wszelkie rejestry i bazy danych. Cała analityka wielkich danych, czyli Big Data, opiera się na eksploracji tego właśnie źródła. Kolejnym rodzajem źródeł są znane ci doskonale HUMINT, czyli osobowe źródła informacji, osobowe źródła danych. W biznesie dam przykłady dwóch takich. Po pierwsze, eksperci wykorzystywani we wszelkiego rodzaju sieciach eksperckich, czy pracownicy Twojej firmy, tak? Pracownicy Twojej firmy, przedstawiciele handlowi na swoich twardych dyskach, czyli w głowie, posiadają przeogromną wiedzę wywiadowczą. Często, nie zawsze, często posiadają. I pytanie, czy Ty i Twoja firma z niej korzystacie? Zupełnie nową kategorią jest SocMint, czyli wszelkie dane znajdujące się w social media, w mediach społecznościowych. I kiedy zastanawiałem się nad OSINT-em, to właśnie nie miałem pewności, czy to nie SocMint przypadkiem jest tym źródłem danych, które obecnie jest najbardziej eksplorowane w biznesie. Wydaje mi się, że tak właśnie jest. Z badań, które czytałem, wynikało, że udział rośnie w tempie przeogromnym, wykładniczym. Natomiast czy jest bardziej popularny od źródeł ogólnodostępnych OSINT, bo jednak
nie zawierałbym socmintu w tym. To jest odrębny rodzaj danych, źródeł danych obecnie. No i mówię, eksploracja trwa, wszystkie firmy, cały biznes eksploruje bez względu na to, czy są to firmy zorientowane na klienta, na konkurenta, czy nawet na kanał, co oznacza walkę o przetrwanie. Innym rodzajem źródeł jest imint, czyli wszelkie źródła obrazowe. Na przykład zdjęcia satelitarne w dniu dzisiejszym, to nie nastręcza ani żadnych trudności, ani nie jest specjalnie drogie zakupienie zdjęcia satelitarnego interesującego nas obszaru w interesującej porze dnia i roku. Jest to istotne, ponieważ firma, która chce wiedzieć, co się będzie działo na przykład na giełdach towarowych, bardzo łatwo może... O, widzisz, ciemno mi się zrobiło już i jestem. Bardzo łatwo może skorzystać z takiego właśnie narzędzia, z takiego źródła danych, jakim są imint. Znacznie rzadziej wykorzystywane są dwa inne źródła, czyli MASINT i SIGINT. MASINT to źródła pomiarowo-badawcze, a SIGINT to źródła sygnałowe. Cała armia, cała rzesza audio, dźwięków audio. Tak bym to określił, prymitywizując, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast o ile jeszcze z MASINTu firmy mogą skorzystać, o tyle ze źródeł sygnałowych SIGINTu, no to jest bardzo, bardzo rzadkie korzystanie z tego. No ale takie źródła istnieją. Oczywiście jest to podział na kategorie. W ramach każdej z tych kategorii istnieje ogromna ilość, być może nawet nieskończona, konkretnych źródeł danych. I niby to wszystko jest proste, dostępne. Pytanie tylko, czy masz na to czas, siły i środki. Czy realnie jesteś w stanie eksplorować wszystkie interesujące cię źródła danych? No, aby sobie na to pytanie odpowiedzieć, musisz mieć dokładnie zdefiniowane zainteresowania wywiadowcze firmy. I przypominam tu o tych dwóch wspaniałych narzędziach, jakimi są KIT i KIKU. KIT, czyli Key Intelligence Topics, to są właśnie kluczowe zagadnienia wywiadowcze, a KIKU to są kluczowe pytania wywiadowcze. Key Intelligence Questions, wiewiórki mi tu latają niemal między nogami i muszę uważać, czy któraś nie przyleci do mnie, pytając się, która godzina. Z gangami wiewiórek trzeba uważać. I w końcu rozumienie danych. Wczoraj mówiłem m.in. o takiej dwuznaczności, z jaką mamy do czynienia w pracy wywiadowczej, szczególnie w tym specjalnym momencie, gdy niepewność informacji wywiadowczej, najpierw niepewność danych, niepewność, dwuznaczność danych zamieniamy w niepewność, albo inaczej w pewność, lecz dwuznaczność informacji wywiadowczych, a te muszą zostać przekształcone w pewność informacji kierowniczych, na podstawie których podejmowane są dane strategiczne. W przypadku firm, które są zorientowane na klienta, te dane strategiczne, przypominam Ci, o czym już mówiłem, to są decyzje marketingowe. I ten moment, gdy ta dwuznaczność, często wieloznaczność rozumienia danych służy do stawiania wniosków analitycznych, do dawania rekomendacji, i to rekomendacji zero-jedynkowych, na zasadzie tak lub nie. To jest najważniejszy moment. Najważniejszy moment. Dwuznaczność, wieloznaczność zamienić w jednoznaczność. W jednoznaczność dla podejmowania decyzji nierzadko strategicznych, zwykle takich. Dlatego w swojej firmie, jeśli jesteś decydentem, jeśli jesteś właścicielem, ufaj analitykowi. Jeśli mu nie ufasz, no to zmień go. Jeśli uważasz, że jest słaby, że jest zły, może jest zarobiony po prostu, zastanów się, czy nie należy powiększyć działu analityki, czy nie należy wchodzić na wyższy poziom działań analitycznych. A być może po prostu należy wysłać takiego analityka na szkolenia, na kursy, między innymi takie jak kurs podstawowy wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence, który nadchodzi wielkimi krokami i na który bardzo serdecznie Ciebie i Twojego analityka zapraszam. W dniu dzisiejszym, w dniu słonecznym, chciałbym Ci życzyć wspaniałego, cudownego, całego dnia.
A ja kończę. Szpiegul.pl, Piotr Herman. Cześć.